Minister Błaszczak rezygnuje z setek ołtarzy dla wojska. Minister Mariusz Błaszczak rezygnuje z zakupu ołtarzy mobilnych. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że decyzją ministra Mariusza Błaszczaka wstrzymano zakup 300 mobilnych ołtarzy polowych. Przetarg na ich zakup ogłosiła dwa. Regionalna Baza Logistyczna z Rembertowa. W skład jednego kompletu miały wchodzić m.in. kielich mszalny, patena, krzyż ołtarzowy i para butelek na wino i wodę. Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o wstrzymaniu postępowania na zakup mobilnych ołtarzy polowych. Pieniądze, które miały być przeznaczone na ten cel, zostaną wydane na kamery nasobne dla żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej, przekazało za pośrednictwem Twittera MON. Przetarg na dostawę 300 kompletów mobilnych ołtarzy polowych z wyposażeniem ogłosiła dwa. Regionalna Baza Logistyczna z Rembertowa. Termin składania ofert w przetargu wyznaczono na 25 października bieżącego roku. 300 kompletów. Co miały zawierać? Jednostka chciała zakupić 300 zestawów sprzętu liturgicznego. W zamówieniu określono, co dokładnie ma wchodzić w skład pełnego kompletu. Były to kielich mszalny, patena na kielich, puszka tak zwany. Polowa głęboka patena, krzyż ołtarzowy, dwa świeczniki ołtarzowe, cztery świece parafinowe, dwa klosze szklane bezbarwne, butelki na wino i wodę po dwa komplety, duże i małe, naczynie na komunikanty, naczynie na hostie, pulpit ołtarzowy, dwa kropidła, naczynia na oleje, obrus ołtarzowy, alba kapłańska, dwa komplety bielizny kielichowej, dwie stuły, w tym jedna w kolorze moro, oraz walizka wraz z rozkładanym stolikiem ołtarzowym i wykończeniem wnętrza. Jak podano w ogłoszeniu o zamówieniu, postępowanie toczy się w procedurze otwartej i przyspieszonej. Do końca 2021 roku żołnierze chcieli zakupić 40 kompletów, a w 2022 rok 260.